Szanowni Państwo, nazywam się Andrzej Cichoń, jestem dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Chciałem bardzo serdecznie przywitać wszystkich studentów, którzy rozpoczynają proces kształcenia na naszym Wydziale. Dla Was rozpoczyna się wyjątkowy czas w życiu. Studia to czas, w którym tak naprawdę zdobywamy wiedzę, umiejętności praktyczne, które mogą nam się przydać w życiu codziennym, w życiu zawodowym, które przed Wami. Ale studia to też czas dla rozwoju osobistego. To czas nawiązywania przyjaźni, nawiązywania relacji, które czasami towarzyszą nam przez całe życie. Bardzo się cieszę, że wybraliście Politechnikę Opolską, że wybraliście nasz wydział, który jest jednym z największych wydziałów naszej uczelni. Mamy bardzo dobre wyposażenie, bardzo dobre laboratoria, świetnych fachowców i to jest czas dla Państwa, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Dzisiaj spotykamy się po to, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej uczelni, aby pokazać osoby, z którymi będziecie mieli kontakt na co dzień, jak również żebyście mogli zorientować się w infrastrukturze, która będzie do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że w tych czasach trudnych, które ograniczają nasze kontakty osobiste, będziemy mieli jeszcze wiele okazji do tego, żeby się spotkać na różnego rodzaju seminariach, zajęciach i spotkaniach dedykowanych dla Was, w których będą również uczestniczyli przedsiębiorcy. Z mojej strony chciałbym życzyć Wam, aby ten czas, który spędzicie na Politechnice Opolskiej, na naszym Wydziale, był dla Was czasem niezapomnianych, wyjątkowych przeżyć, wzbogacenia swoich umiejętności zawodowych, rozszerzenia swoich pasji, tak aby Wasze życie zawodowe było nie tylko drogą pracy, ale też realizacji samorealizacji i spełniania swoich marzeń. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry, nazywam się dr inżynier Małgorzata Zgarlicka i jestem prodziekanem do spraw dydaktyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Szanowni Państwo, prodziekan do spraw dydaktyki to osoba, która towarzyszy Wam praktycznie przez cały okres studiów. Może czasami nawet nie zauważacie, bo jestem w tle, podpisuję Wasze dokumenty, rozpatruję Wasze wnioski. Ci z Was, którzy mają, można powiedzieć, lekką ręką przejdą przez te studia, nawet nie zauważą mojej obecności. Natomiast osoby, których ścieżka przez studia będzie długa i kręta, na pewno nieraz spotkają się ze mną, nieraz będziemy rozmawiać, będę do Was indywidualnie podchodzić, rozpatrywać indywidualnie Wasze dokumenty. Będziemy się na pewno spotykać. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kontakt ze mną, to spotykamy się w dwóch miejscach. Centrum Obsługi Studenta na ulicy Mikołajczyka, gdzie składacie wszelkiego rodzaju dokumenty, gdzie telefonicznie możecie uzyskać porady i możecie mnie tam oczywiście spotkać na dyżurze. Terminy dyżurów oraz godziny zostaną określone po rozpoczęciu roku akademickiego. Dodatkowo możemy się również spotkać w Biurze Obsługi Studenta, które jest zlokalizowane na ulicy Pruszkowskiej w budynku numer 4, który jest budynkiem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Spotykamy się tam również na dyżurach, które zostaną w najbliższym terminie podane. Jakiekolwiek problemy, z którymi spotkacie się na pierwszym roku, proszę zgłaszać bezpośrednio do opiekunów lat pierwszych, które będą dla Was osobami pierwszego kontaktu. Z mojej strony mogę Wam życzyć powodzenia na tym najbliższych, przynajmniej na najbliższych semestrach. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z wyboru kierunków na naszym wydziale. Jesteśmy również zobowiązani do tego, że wybraliście te kierunki i będziemy starali się jak najlepiej przygotować Was do dalszej pracy i życia Waszego zawodowego. Mam nadzieję, że spotkamy się również na zajęciach i będzie to zarówno dla Was, jak i dla nas bardzo ciekawy i mile spędzony czas. Szanowni Państwo, nazywam się dr inżynier Ewelina Piotrowska i pełnię funkcję prodziekana do spraw organizacyjnych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W dniu dzisiejszym przedstawię główne informacje organizacyjne, które przydadzą się Państwu w momencie, gdy rozpoczniecie studia na naszym Wydziale. Na początek przedstawię krótką historię Wydziału, którego działalność rozpoczęła się w roku 1966, gdzie powstał Wydział Elektryczny przy Wyższej Szkole Inżynierskiej. Pierwszym dziekanem naszego Wydziału był profesor Antoni Plamitzer. Kolejne lata to są lata, w których prowadzone były studia inżynierskie, stacjonarne i wieczorowe na naszym wydziale w specjalnościach elektroenergetyka, sieci i systemy elektroenergetyczne, elektrotechnika przemysłowa.
Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich stacjonarnych otrzymali dyplomy inżyniera elektryka w roku akademickim 1969-1970. W roku 1972 zostały wprowadzone studia magisterskie w miejsce studiów inżynierskich i były prowadzone studia w specjalnościach elektroenergetyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej oraz specjalności nauczycielskiej. Uczelnia w tym czasie zmieniała swoją strukturę. W roku 1975 przeszła na strukturę instytutową, gdzie powstał Instytut Elektrotechniki z 5 zakładami badawczymi. A w roku 1991 został powołany już Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Lata 90. to czas, kiedy zmienia się tutaj edukacja na naszej uczelni, pojawiają się nowe kierunki. W roku akademickim 92-93 pojawiła się studia inżynierskie na kierunku informatyka, natomiast w kolejnym roku akademickim na kierunku automatyka i robotyka, które są u nas prowadzone do dzisiaj. Rok 96 jest to czas ważny dla naszej całej uczelni, ponieważ wtedy Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona na Politechnikę Opolską. Kolejne lata to czas zdobywania uprawnień na naszym wydziale, pozwalający na kształcenie na różnych kierunkach studiów. Uzyskaliśmy uprawnienia doktorskie w dyscyplinie elektrotechnika, uprawnienia habilitacyjne również w tej dyscyplinie. Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie automatyka i robotyka i habilitacyjne również w tej dyscyplinie. Kolejnym takim kluczowym elementem jest rok 2006, gdzie nasza nazwa wydziału zmieniła się na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i w tej nazwie funkcjonujemy do dzisiaj. Prowadzimy studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe i do tej pory były również prowadzone studia doktoranckie w 2 dyscyplinach elektrotechnika, automatyka i robotyka. Natomiast zostały one przekształcone w szkołę doktorską. Rok 2015 jest to jeden też z kluczowych elementów naszego wydziału, ponieważ wtedy w całości wydział został przeprowadzony do drugiego kampusu, który mieści się przy ulicy Pruszkowskiej. Drugi kampus to jest 5 budynków, w których mieści się nasz wydział. Są one tutaj widoczne na prezentacji i w tych budynkach mieszczą się zarówno laboratoria, w których prowadzone są zajęcia, jak i pokoje naszych pracowników oraz budynek 4, gdzie znajduje się biuro dziekana oraz biuro obsługi studenta. Władze naszego wydziału to dziekan wydziału w osobie doktora habilitowanego inżyniera Andrzeja Cichonia, pani prodziekan do spraw dydaktyki doktor inżynier Małgorzata Zygarlicka oraz moja osoba jako prodziekan do spraw organizacyjnych. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki to przede wszystkim zespół prawie 100 osób, którzy są zgromadzeni w 5 katedrach. Każda z tych katedr ma swojego kierownika, który tutaj tą katedrą przewodzi. Katedry są pogrupowane w ramach badań, które prowadzą i tak Katedra Automatyzacji Napędów i Robotyki prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą, która obejmuje układy elektromechaniczne, elektromagnetyczne czy energoelektroniczne. To także modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa, identyfikacja układów oraz ich sterowanie, projektowanie i konstrukcja oraz pomiary urządzeń i systemów. Badania niesymetrii wewnętrznych i uszkodzeń oraz opracowywanie metod diagnostyki silników i napędów układowych. Kolejna katedra to katedra elektroenergetyki i energii odnawialnej, gdzie głównymi obszarami działalności naukowo-badawczej jest diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych, diagnostyka stanów sieci elektroenergetycznych, projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, modelowanie cieplne i badanie pól temperaturowych, projektowanie i badanie aparatury pomiarowej do kontroli procesów konwersji energii. Katedra trzecia to katedra informatyki. Tutaj prace naukowe i badawcze skupiają się wokół szeroko rozumianej informatyki i zastosowań w różnych rozwiązaniach przemysłu i biznesu.
W tej katedrze taką cechą charakterystyczną jest duża otwartość względem biznesu i firm. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach, spotkaniach z przedstawicielami z branży IT, na których poznają nowe technologie z tej branży, czyli ofertę tak naprawdę też swoich przyszłych pracodawców. Współpraca tej katedry jest między innymi również z tymi firmami poprzez organizację różnych wydarzeń, konferencji jak IT Academic Day, Dni IT czy maratony programowania. Katedra czwarta to katedra automatyki. Tutaj badania i projektowanie układów sterowania o złożonej strukturze hierarchicznej i wielopoziomowej jest realizowane. To badania także w zakresie metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki, bezpieczeństwa systemów pomiarowych w środowiskach zagrożonych wybuchami, opracowywanie algorytmów optymalizacji przepływu przepustowości w rozległych sieciach komputerowych, czy na przykład analiza i projektowanie światłowodowych struktur sieciowych do celów miernictwa przemysłowego. Ostatnia katedra, piąta, to katedra elektrotechniki i mechatroniki, gdzie działalność tutaj skupia się w trakcie badań nad komputerowym modelowaniem pól elektromagnetycznych dwu- i trójwymiarowych wytwarzanych przez urządzenia i układy elektromagnetyczne i wyznaczanie parametrów całkowych tych pól. To także polowo-obwodowe obliczanie różnych konstrukcji aktuatorów elektromagnetycznych, w których stosuje się nowoczesne magnesy trwałe, czy też analiza dynamiki układów elektromagnetycznych z uwzględnieniem różnego zasilania i sterowania. Są to tylko niektóre badania, które wymieniłam w ramach tych badań, które są prowadzone w katedrach. Zachęcam do tego, aby odwiedzić strony internetowe katedr i zapoznać się z pełnym tutaj obszarem działalności dydaktycznej oraz badawczej. Dla studentów, którzy chcą się zaangażować w taką działalność naukową, mamy koła naukowe, których opiekunami są właśnie przedstawiciele pochodzący z poszczególnych katedr. Kół naukowych jest kilka. Mamy koło Eleden, InfoVolt, iGroup, Grupa .NET, Spectrum, Timbit, Pixel czy Mikroprocesor. Natomiast tutaj będzie na pewno przygotowane też spotkanie z każdym z kół naukowych i zachęcam do tego, żeby też uczestniczyć w tych spotkaniach, aby zapoznać się z działalnością. Na Wydziale prowadzimy 7 kierunków studiów. Jeden z tych kierunków jest kierunkiem prowadzonym w języku angielskim, to jest informatyka o nazwie Computer Engineering. Każdy z kierunków ma swojego opiekuna. Na kierunku informatyka opiekunem jest pani doktor inżynier Anna Zatwarniska oraz pan doktor inżynier Mariusz Sobol. Nazywam się Anna Zatwarnicka, doktor inżynier informatyk. Jestem opiekunem studentów pierwszego roku kierunku informatyka. Jestem również opiekunem studenckiego koła naukowego, grupa .NET.PO. Koło to zrzesza pasjonatów programowania, szczególnie w języku C# i w technologii .NET. Także zapraszamy. Można mnie łapać na maila uczelnianego, można również łapać na Facebooku. Zachęcam do kontaktu. Nazywam się Mariusz Sobol. Jestem drugim z opiekunów studentów na kierunku informatyka. Także jestem opiekunem studenckiego koła naukowego Pixel, na którym spotykają się studenci, którzy interesują się grafiką komputerową. Najlepszy kontakt ze mną, myślę, byłby przez mój mail uczelniany, a jeżeli chcą Państwo mnie znaleźć, to w budynku trzecim w pokoju 416. Na kierunku Computer Engineering opiekunem jest pan doktor inżynier Łukasz Dzierżanowski. Nazywam się Łukasz Dzierżanowski, jestem opiekunem kierunku Computer Engineering i koordynatorem programu Erasmus na naszym wydziale. Tak jak już pan dziekan na początku wspomniał, znajdujecie się Państwo w bardzo ważnym momencie swojej drogi. Wybieracie kierunki studiów, wybieracie specjalności, właściwie piszecie swoje CV, swój życiorys. Jedną z możliwości, które oferuje uczelnia, to wyjazd za granicę. Jest program Erasmus, który służy temu, by urozmaicić swój program studiów właśnie takim wyjazdem na semestr lub dwa do jednej z uczelni partnerskich i zamienić jeden z semestrów na Politechnice Opolskiej na semestr właśnie gdzieś za granicą. Nasi studenci chętnie z tego korzystają.
Wyjeżdżają najczęściej do Finlandii, do Portugalii, do Hiszpanii. Mieliśmy studentów w Słowenii, w Grecji, w Turcji. Możliwości jest bardzo dużo. Uczelnia współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami w całej Europie. To duża szansa, dlatego że nie tracąc nic z wiedzy, którą można zdobyć u nas, zyskujecie wiele umiejętności, które trudno zdobyć stacjonarnie. To samodzielność, to otwartość na świat, to języki, znajomości, rzeczy, które są bardzo cenne. Mówię to jako absolwent uczelni i jednocześnie absolwent tego programu. 20 lat temu byłem w Niemczech i uważam, że semestr spędzony właśnie w Stuttgarcie to czas, który był prawdopodobnie najbogatszy, najważniejszy w czasie mojej edukacji. Na drugim semestrze studiów na pewno spotkamy się nie tylko w ramach zajęć, które prowadzę, ale także w ramach takiego spotkania, na którym będziemy Państwu przybliżać program Erasmus po raz kolejny, zachęcać do tego, żeby go rozważyć i ewentualnie wziąć udział w rekrutacji. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wykorzystacie tę szansę. Będziecie nie tylko się uczyć i zdobywać wiedzę, ale również dobrze się bawić. To bardzo ważne. Na kierunku automatyka i robotyka opiekunem studiów jest doktor inżynier Arkadiusz Gardecki. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Gardecki, jestem opiekunem studentów automatyki i robotyki i zachęcam do kontaktu mailowego w razie wszelkich problemów. Na kierunkach elektronika przemysłowa oraz elektrotechnika, a także inżynieria biomedyczna i technologii energetyki odnawialnej, opiekunem kierunków na pierwszym roku studiów jest pani doktor inżynier Barbara Grochowicz. 1 października rozpoczną się studia w nowym roku akademickim i tak wygląda harmonogram zajęć na naszej uczelni. Ten harmonogram jest cały czas dostępny na stronie internetowej, którą za chwilkę przedstawię. Kolorem niebieskim na harmonogramie oznaczono terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych. Kolorem żółtym jest sesja egzaminacyjna, która kończy semestr zimowy. Kolorem zielonym oznaczono przerwy świąteczne, czyli dni wolne od zajęć, natomiast kolorem czerwonym również dni wolne od zajęć, natomiast wynikające z ustawy. W nadchodzącym roku przyszło nam prowadzić zajęcia w formie hybrydowej. Forma hybrydowa oznacza, że zajęcia będą prowadzone online oraz w siedzibie uczelni. Aby ograniczyć rotację studentów pomiędzy różnymi rocznikami, plany zajęć zostały tak zaplanowane, aby studenci wymieniali się pomiędzy sobą w trakcie kolejnych dni. Na prezentowanym slajdzie kolorem niebieskim oznaczono zajęcia kontaktowe, czyli te, które będą odbywały się na uczelni, oraz kolorem zielonym te zajęcia, które będą odbywały się online. Na pierwszym roku studiów poniedziałek i wtorek jest zaplanowany jako dni, które odbywają się na uczelni, natomiast środa, czwartek i piątek są to zajęcia online. I analogicznie na kolejnych latach, zgodnie z zamieszczonym schematem. Jeżeli chodzi o studia niestacjonarne, to zjazdy będą odbywały się na przemian. Zjazdy nieparzyste będą zjazdami, gdzie są zajęcia online, natomiast zjazdy parzyste zjazdami na uczelni. Tutaj warto pamiętać o tym, że zajęcia online oznaczają, iż odbywają się one zgodnie z rozkładem zajęć, który jest przypisany do danej grupy, z tym, że łączymy się z prowadzącym z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Jeżeli będą Państwo szukali informacji o naszej uczelni, o wydziale, to przede wszystkim są one dostępne na stronie internetowej wydziału. Jest tam zakładka Studenci, w ramach której są informacje związane z planami studiów, z kartami opisów przedmiotów, gdzie można zweryfikować, jakie na przykład dokumenty są też potrzebne przy obronach prac dyplomowych, które czekają Państwa na czwartym roku studiów.
Ważną stroną też jest strona główna Politechniki Opolskiej, gdzie znajdziemy informację o całej uczelni, czyli strukturze uczelni, jednostkach, które mamy w tej uczelni, z którymi prawdopodobnie też będą mieli Państwo w międzyczasie, w czasie swojego studiowania kontakt, jak na przykład Akademickie Biuro Karier. Ważnym elementem na stronie głównej Politechniki jest obszar, w którym możemy znaleźć dane kontaktowe pracownika, wpisując albo jego nazwisko, albo imię, albo numer wewnętrzny pokoju, w którym pracownik ma swój gabinet. Kolejna strona tutaj istotna z punktu widzenia studiowania jest to strona internetowa Centrum Obsługi Studenta. Ważną informacją jest tutaj przede wszystkim zakładka Organizacja Roku, w której w trzeciej kolumnie możemy zobaczyć zajęcia odwołane, przeniesione i zastępstwa, kierując się konkretnie na nasz wydział, czyli Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Tutaj prowadzący zamieszczają bezpośrednio za pomocą strony internetowej informacje o tym, gdy zajęcia zostają odwołane, więc jeżeli zdarzy się, że nie ma prowadzącego na zajęć, to polecam tutaj sprawdzić na tej stronie, czy przypadkiem w ostatniej chwili coś nie wypadło. Tak? Mamy różne sytuacje w obecnym czasie, więc warto też na bieżąco to śledzić. Kolejny element, który ważny jest też na tej stronie, to jest zakładka druki, gdzie można znaleźć dokumenty potrzebne w trakcie studiów, jak podania, wnioski, oświadczenia, karty opiekowe, czy różnego rodzaju upoważnienia, czy druki stypendialne, które muszą Państwo składać w ramach usług, które byście chcieli tutaj wykorzystać podczas studiowania. Na naszej uczelni prowadzone jest również Centrum Pomocy Psychologicznej. To centrum również ma swoją stronę, więc jeżeli ktoś z Państwa czuje taką potrzebę w tym trudnym czasie, który tutaj nas czeka, porozmawiania, no to także zachęcamy do tego, aby skontaktować się właśnie z przedstawicielami Centrum Pomocy Psychologicznej. Kolejna jednostka, o której już wspomniałam wcześniej, to jest Akademickie Biuro Karier, na którym mogą Państwo śledzić informacje o stażach, o praktykach, a także o pracy, które pojawiają się dla naszych studentów. Jednostki te posiadają też konta na Facebooku, więc zachęcam do tego, aby również tutaj obserwować profile odpowiednich jednostek. Ważnym elementem studiowania są konta uczelniane, które muszą Państwo używać do komunikacji się z prowadzącymi. Są to konta studenckie w domenie student.po.edu.pl. Mamy do tego przeznaczoną stronę, na której należy sobie założyć konto, zalogować się i następnie aktywować i przede wszystkim śledzić pocztę uczelnianą, ponieważ za pomocą tej poczty będą się z Państwem kontaktowali nasi pracownicy. Dostaną Państwo również informacje na tą pocztę z systemu uczelnianego USOS Web, w ramach którego pracownicy mogą wysyłać wiadomości. Prawdopodobnie takie wiadomości będą Państwo otrzymywali przed 1 października, tak aby można było na pierwszych zajęciach zalogować się w odpowiedni sposób do kursu i spotkać się online'owo tutaj z prowadzącymi. W dolnej części głównej strony USOS Web znajdują się informacje o wydziałach i w części dotyczącej naszego wydziału są grupy przedmiotowe, plany zajęć kierunków, więc jeżeli chcemy zweryfikować na przykład jakie mają plany inne grupy zajęciowe, to jest to miejsce, z którego możemy trafić do odpowiednich planów. Również znajdują się tutaj lokalizacje oraz budynki, sale, plany zajęć poszczególnych sal, więc też można zweryfikować w łatwy sposób, jeżeli szukają Państwo na przykład sali na spotkanie z kołem naukowym. Jest to także bezpośredni dostęp do wszystkich pracowników wydziału. Wchodząc w poszczególnego pracownika, również znajdziemy informacje o konsultacjach, kiedy ma dany pracownik, plan zajęć danego pracownika i sposób, w jaki można się z danym pracownikiem skontaktować. Ponieważ zajęcia, tak jak powiedziałam, prowadzimy w systemie hybrydowym w najbliższym roku akademickim,
to zajęcia online'owe będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Moodle pod adresem e-learning.po.edu.pl. Jest to platforma wspólna dla wszystkich wydziałów, w związku z czym należy wybrać oczywiście swój wydział, odpowiedni stopień studiów, odpowiedni kierunek i przedostać się w strukturze hierarchicznej katalogów do odpowiedniego przedmiotu, którym są prowadzone zajęcia o danej porze. W ramach szkolenia, zdobywania różnych dodatkowych umiejętności, wydział uczestniczy w różnych inicjatywach akademickich. Mamy inicjatywę związaną z Akademią Cisco, Akademią Red Hata, Oracle'a, Microsoftu, Data Campu oraz statystyki. I zachęcam też do tego, żeby brać dodatkowo udział w szkoleniach, kursach, które są organizowane w ramach tych inicjatyw. Nasi studenci mają również możliwość uczestniczenia w programie Erasmus. Dziękujemy za to, że wybraliście nasz wydział. Życzymy Wam udanego studiowania, zdobywania wiedzy i mam nadzieję do zobaczenia za 4 lata na rozdaniu dyplomów, a w najbliższym czasie do zobaczenia na zajęciach.